Czwarty dzień to i również czwarty odcinek. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego na naszych kamerach. Kurczę, jedna kamera nie działa. Dlatego wypadałoby ją tam troszkę naprawić. Coś tutaj się dzieje. No, tu mi się tylko wydawało, że coś tam było. Pewnie poprawię jakiś albo jelonek, albo... A, pinka. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby pójść, założyć. No, trochę nam się tutaj zwierzyniec rozprzestrzenia. No to było. Kurde, właśnie zastanawiam się, tu mam jedną kamerę. Czy nie lepiej byłoby tą kamerę zamontować po drugiej stronie? I wtedy można by zacząć. Właśnie można by wrócić do nocy. Tak. Chcę zmienić na noc i oczywiście troszkę sobie postrzelamy do Rejka. Jeszcze zaczęło padać. Zobaczmy, czy coś na kamerach widać. Może uda się jakoś go dostrzec na którejś z kamer. Fajnie by było, bo bym już od razu do niego pobiegł i troszkę spróbował go pokaleczyć. Mamy tylko prosiaczka i nasz nieźle obsmarkany krwią samochód. Raczej bym się spodziewał, że Rejk tutaj niebawem będzie podchodził do mnie coraz bliżej. Aha. Jakaś znowu pułapka. No, gdzie jesteś? Skowany może się też kryć na drzewach, ale tu raczej byłoby ciężko go wypatrzeć. Dlatego wolałbym się skupić na miejscu. Okej. Okay. Pinka uciekła. Raczej wolałbym się skupić tutaj na okolicy. Bo z całą pewnością on będzie teraz bliżej podchodził do mnie. A jemu jeszcze teoretycznie powinno zostać tak z pół życia. Czyżby się złapał? O, dobra. Czyli jednak gdzieś tam się złapał skubany. Gdzie miałem te? Okej, mniej więcej mógłbym podbiec w miejsce, gdzie była tamta kamera. Wtedy może gdzieś udałoby mi się go dorwać. Okay, no już mniej więcej powinienem być w tej okolicy, gdzie on powinien się kręcić. No, gdzie jesteś? Tam jest prosiaczek. Tego prosiaczka zostawmy w spokoju.
Brak jakiegokolwiek ruchu. Nie wiem, w sumie można by zainstalować tutaj kamerę, niech nam spogląda na ten pusty teren. A tam coś się świeci? Jakoś nie kojarzę wcześniej czegoś takiego. Co to może być? Aż z ciekawości za tym pobiegnę i zobaczymy, dokąd może to mnie doprowadzić, chociaż już mi się wydaje, że zgubiłem tą kulkę. A nie, jest tam dalej. Czy ona mnie prowadzi do czegoś konkretnego? Po prostu przede mną ucieka. A co by się stało, gdybym do tego strzelił? No nic. Dlatego trochę szkoda amunicji na to. Jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją. No najlepiej byłoby sobie wyjść na jakiś teren otwarty, żeby móc obserwować jak najwięcej miejsca. Że chyba chciałbym sobie zamontować jeszcze jakąś kamerę. Z całą pewnością jedna z tych kamer. Okej, była to, czyli mam już maksymalnie 5. Okej, wrócę do kampera i zobaczę, czy może coś na kamerach będzie widać, skoro tutaj poza tym światem nie udało się nic ciekawego dostrzec. Generalnie też wydaje mi się, że Rake powinien właśnie coraz bliżej. Kurde! Kurde! Tak go usłyszałem, że tu gdzieś biegł. Kurde! Fuck! Skubany, no. Na szczęście ja mam apteczkę, więc mogę się jeszcze troszkę podleczyć. No, gdzie on będzie? Będzie chodził tutaj gdzieś blisko mnie. Mógłby, bo z chęcią bym się do niego wtedy dobrał. Z tym, że nic nie widać. No i zobaczę sobie na kamery. What the fuck? Kurde, odkupujesz to okno. Kamera 5 to tam, gdzie była. Montowana. A
tutaj są dwie kamery, które są koło mojego wozu. Raczej mógłbym się spodziewać, że... No nie, no tutaj cały czas pokazuje, że coś się rusza, ale to... Zapewne nic takiego. On gdzieś tutaj jest. Zapewne nie odejdzie od mojego samochodu. Więc ja sobie wejdę na niego. Może jakoś uda mi się go tutaj dostrzec. No przez te zarośla to raczej nic tutaj nie będzie widać. No, gdzie jesteś? Mógłby się pokazać, bo już chciałbym z nim skończyć, a tak to niestety, ale nie mogę. A wiem, że gdzieś tutaj musi być w okolicy. Na drzewach raczej go tak nie widać. No tam za kamperem też nie za bardzo można cokolwiek dojrzeć. No ale, jak na chwilę obecną, to 3-1 dla niego. Bo już troszkę mnie tutaj postraszył, natomiast ja w ogóle jeszcze nie wystrzeliłem ani razu w jego kierunku. Strasznie mały obszar mam generalnie. No mały obszar mam podgląd, więc to może być też problem. Szkoda, że nie można więcej tych kamer montować, tak aby móc pokryć nimi znaczny obszar. Wtedy bym mniej więcej wiedział, którą stronę należałoby się kierować. Gdzieś tu musi być w okolicy, bo raczej nie sądzę, żeby stąd daleko odbiegł, skoro cały czas spotykałem go właśnie w tej okolicy. Też nie chcę za bardzo odchodzić od swojego kampera. Okej, tutaj jest świnka z kamerką. Tu jest jaskinia jakaś, no exit. Ale to już byłem tutaj jak ostatnim razem kilka miesięcy temu to grałem. No i zdecydowanie trochę tutaj... What the fuck?
to światło miało niby oznaczać? No co, światło dorwało prosiaczka i co? Miało z nim zrobić? Wynieść go w niebiosa? Żeby to był jedyny cel tego światła? I właściwie kuli. Ale okej, dostałeś. Zdążyłem. Raz. Oddać strzał w jego kierunku. Gdzieś tam pobiegł. Prawda, problem jest w tym, że no te gęste zarośla troszkę uniemożliwiają mi dobrą obserwację. Ale już raz dostałeś. Będziesz mieć nauczkę na przyszłość. Co to było? Znowu dostałeś. Kurde, no przecież nic nawet nie mogłem zrobić. Tak, ja mu z jego strony oddałem dwa strzały, które niewiele mu zrobiły, a on mi już zabrał pół życia. Trochę niesprawiedliwe. Chyba nie ma co za bardzo też oddalać się od tego obozu. Zobaczę, czy może będzie coś na kamerach widocznego. Tak, czy ta jedynka coś niby tutaj pokazuje. No zdecydowanie nic tam nie widać. Jakbym go tylko dostrzegł, to oczywiście już mógłbym do niego ze snajperki uderzyć. To zadałoby mu o wiele więcej obrażeń niż ta strzelba. Ale problem w tym, że nie wiadomo, gdzie on się kręci, a na tym obszarze mocno zalesionym zdecydowanie on ma przewagę. Wystarczy, że do mnie po prostu podbiegnie i zaatakuje. Ja niestety... No niby tam dwa razy mi się udało jakoś go zranić. Ale właśnie. Ja tak naprawdę nie mam okazji do jakiejś kontry.
Do tego nie mam apteczek. Co może być troszkę bolesne. No mam za to pułapki, więc może te pułapki by jakoś spróbować rozstawić. Może w jakąś wpadnie. Czyli to teraz nie wiem, w którą stronę on dokładnie mógł pobiec, więc nie za bardzo też wiem, który obszar, na którym obszarze powinienem się mocniej skupić pod względem obserwacji. Tam byłem i tam mnie zaatakował. Odniosłem wrażenie, że może gdzieś w tą stronę pobiegł. No, też do końca pewności nie mam. O, tu jesteś, patrzcie. Kto do nas przyszedł. Naprawdę? Nie trafiłem w niego? God damn it, no wydawało się, że dobrze wymierzyłem. Ale mniej więcej znam kierunek, którym uciekł. Dlatego też mogę się skupić na tym, aby tamten obszar obserwować. Że tam oczywiście też mam mnóstwo krzaków, które mi w tym przeszkadzają. God damn it. Chyba nie mogę się właściwie ruszać spod ampera. To będzie najlepsze w tym momencie rozwiązanie, aby zostać po prostu tutaj. On gdzieś tutaj krąży. A ja niestety nie mam życia na tyle dużo, aby móc swobodnie za nim sobie biegać. Prędzej czy później wydaje mi się, że powinien wejść. Nie wiem, czy słyszałem kroki, czy nie. No właśnie, witam cię. Dobra, dostał. Plecki. Znowu gdzieś go wcięło. Nie wiem, czy mam celować mu w głowę, czy co? Następnym razem, jak tu będzie gdzieś blisko, to będę starał się przycelować w głowę i zobaczymy, jaki będzie z tego efekt. Ale pewnym jest to, że się tutaj gdzieś kręci. Na chwilę obecną zostawanie na kamperze jest najlepszym rozwiązaniem.
No i brak go gdziekolwiek. No tak jak mówię, no nie chcę stąd schodzić, bo za dwa razy mnie uderzy i właściwie będzie po mnie. A jemu zostało jeszcze pół życia. W kamperze raczej nie mam żadnych dodatkowych apteczek. Mam tylko mnóstwo kamer. I to właściwie tyle. Gdzie on polazł, no? O, jest. Okej, mam cię na widoku. Patrz tutaj bliżej. Okej, dostał. Dostał i tam jest. O, jest. Cholera. Nie zwróciłem uwagi na naboje i chyba wolałbym właśnie tutaj sobie do góry wejść. Dostał po dupie. What the? Ej, no jak on mógł tak szybko tam wejść? To jest niesprawiedliwe. Przed chwilą był tam, a później znalazł się tutaj. Nawet nie było widać, jak chodzi. To oszukańcze. No i teraz zupełnie nie wiem, w którym kierunku mógł pójść. Noc zbliża nam się do końca. Jeszcze zostało nam 2 minutki. O, właśnie, widzę cię. Gdzieś tam poszedł. No, dokładnie. Trafione. No, zapierdziela. No i ten jeszcze raz się udało. Już niestety poszedł w takie miejsce, w którego nic nie widzę. Niedługo skończy mi się też amunicja do snajperki, co raczej do broni myśliwskiej, o, tak to powinno brzmieć. Więc to jest raczej powód do smutku. No ale ta noc się już powoli kończy. No i my też będziemy powoli kończyć ten odcinek. Taka wymiana ognia, można powiedzieć, troszkę była. I niestety to ja mocniej obrywałem niż on. No problem w tym, że nie mam żadnej apteczki, więc na pewno już nie będę mógł się uleczyć.
Tak więc co, moi drodzy? Mam nadzieję, że zostawiacie komentarze, zostawiacie łapki. I zapewne zaraz ta noc się skończy. I będziemy kontynuować nową moc w nowym odcinku. I cóż tu więcej powiedzieć? Właśnie. You lost. Time is up. No jak się okazało, miałem tylko te kilka nocy na wygranie tego i tym razem przegrałem. Myślałem, że będzie kolejna noc, dzięki której będę mógł znowu postrzelać, ale w ostatecznym rozrachunku pierwszą grę ja wygrałem, drugą grę wygrał Ray. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już jutro. Hej, hej.